Kiedy są największe kolejki w sklepach? Po Bożym Narodzeniu. Tegoroczne wyprzedaże sprawiły, że zaraz po świętach przed centrami handlowymi tworzą się korki, a w sklepach robi się tłoczno. W każdym sklepie są właśnie kolejki, żeby do kas i do przebierania. Ja jeszcze nakupowałam przed świętami, ale może się jeszcze wybiorę z koleżankami. Część sklepów oferuje na przykład 70% niższe ceny, a część tak no 20-30. To i tak jednak sprawia, że zakupy po świętach się opłacają. Wiele osób płaci coraz modniejszymi bonami podarunkowymi, które dostali pod choinkę. W ten sposób prezent ma cenę z wyprzedaży, a firmy muszą i tak dać obniżkę, aby przewietrzyć magazyny. Sieciom handlowym zależy na tym, żeby jak największą część towaru sprzedać na początku grudnia, w okresie przedświątecznym, w związku z tym, że sprzedają te towary na wyższej marży. Natomiast jeżeli się okazuje, że część towarów nie poszła, nie została sprzedana, w związku z tym no, starają się tak dostosować politykę sprzedażową, żeby nie mieć zbyt dużych zapasów. Ale dla niektórych to cały czas za mało. Sklepy budują napięcie, starając się sprzedać jak najdrożej kolekcję zimową. Za miesiąc przyjdzie kolejna fala wyprzedaży, dlatego część osób tylko ogląda, a na zakupy wybierze się później. Poczekam chwilę, może będzie lepiej. Coś jeszcze stanieje bardziej. Jest napisane, że promocja kosztuje według mnie tyle samo, ile kosztowało wcześniej. W części sklepów rzeczywiście promocje są tylko sloganem reklamowym. Niestety, choć prawo tego zabrania, to trudno coś takiego udowodnić. Jeżeli to jest tak, że nagle nam skacze ta cena z dnia na dzień, no to powstaje pytanie, czy tutaj nie ma nieuczciwej praktyki rynkowej. Czyli po prostu obniżania, zawyżania, prawda? Tego typu rzeczy mogą być przejawem nieuczciwości. Jak przypomina Piotr Stańczak, najważniejsze to pamiętać, że kupno produktu na wyprzedaży nie zwalnia sprzedawcy z objęcia towaru gwarancją czy możliwością wymiany. Przepisy są wszędzie te same, także pamiętajmy o tym, że jeżeli jest kwestia promocji, to nie znaczy, że jest redukcja naszych uprawnień. My mamy te same przepisy, te same prawa, te same możliwości. Dotyczy to także zakupów poza Polską w innych krajach Unii Europejskiej, a tamte wyprzedaże są często dużo większe niż u nas. Zresztą w Wielkiej Brytanii promocje rozpoczęły się w niektórych sklepach już w Wigilię. Typowy polski konsument, no mogę stwierdzić, że rzeczywiście, że polityka ta wyprzedażowa w Europie Zachodniej czy w Stanach jest większa. Widać to po przecenach. Natomiast mnie się wydaje, że w miarę upływu czasu polskie sieci będą jednak dostosowały się do polityki zachodnioeuropejskich i że te skala wyprzedaży będzie większa. Co najważniejsze, Polacy do sklepów chodzą, a każda wydana złotówka napędza spowalniającą gospodarkę. Tłumy na wyprzedażach nie oznaczają jednak jeszcze, że pieniędzy mamy więcej. Kryzys to jest pytanie takie statystyczne, bo w tym momencie, że dużo osób chodzi do sklepów, to widzimy, to na co dzień. Natomiast jest pytanie, ile oni wydają. I dopiero teraz, jak wyjdą te, zbierzemy dane za grudzień i zobaczymy, ile rzeczywiście polski konsument wydał w ubiegłym roku, ile wydał teraz i to porównamy. Bo to, że chodzimy, no chodzimy. Natomiast czy kupujemy częściej, czy kupujemy droższe towary, no to się dopiero okaże.